Witajcie, Edukacja na Maxa, z tej strony kolejny odcinek serii Shogi i kolejna 3 minutówka. Zobaczymy, co mnie tym razem czeka, może zagram coś mniej typowego. Co ja na to chcę zagrać? No niech będzie goniec. Może muka i bisia? Nie do końca. Czy to był ruch na czekanie? No tak, to po tym ruchu zdecydowanie trzeba zagrać w ten sposób. Chyba dość nietypowa pozycja mi wyszła. Zdecydowanie tutaj zostało wykorzystane coś nietypowego na mnie. Schowajmy się zatem. Trzeba byłoby pozbyć się tej wieży stąd, żeby móc zaatakować tego gońca. Aha, on chce to wymienić. Dlaczego ja miałbym chcieć to wymienić? Aha, dałem ci promocję. I teraz dałem jeszcze możliwość wzięcia pionka. Gratulacje z mojej strony. Nadawałem dużo pionków. Także totalny bezsens. Aha, i teraz weźmie jeszcze wieżę. No nie wiem, co ja mam o tym myślę. Na razie jest masakra. Przeciwnik robi sobie żarty ze mnie bardzo ładnie. Mógł być tego pionka kolejny. A nie, nie mógł, to nie ta linia. No dobra, to może coś wreszcie trzeba byłoby zagrać. Na razie to poddawałem miliard figur, zasadniczo miliard pionków. Skoczek poleci. No dobra, spróbujmy tak. Pionek. No zdecydowanie przeciwnik ma przewagę w tej partii i nie widzę szans. To będzie totalna miazga z mojej strony. Tak naprawdę powinienem jakoś spróbować rozwalić mu tą strukturę. I troszkę pograć na czas. No nie no, ten skoczek to on musi, muszę się pożegnać z tym. Dobra, jest jakaś lanca. Czy lanca sko... Tak, lanca, dobrze mówię. Pozbądźmy się tego skoczka stąd. Będzie mi troszkę prościej. Nie wiem, czy coś jeszcze z tej partii ugram. Jeżeli ugram, to będzie to zdecydowanie mój fuks. Przeciwnik mnie totalnie zniszczył. Tutaj jest kolejny problem, no bo jeżeli teraz on to weźmie, ja to wezmę, to tutaj ten złoty poleci. Może jakoś stępem. W ten sposób. I teraz tak, trzeba wziąć, ale to tutaj po prostu weźmie i wejdzie mi tutaj. W ten sposób, no niech będzie w ten sposób, to jeszcze przeżyję chwilkę. Chociaż nie mam, ja tu nie widzę w ogóle szans, naprawdę powinienem się w tej partii już poddać. Rzadko mi się zdarzają takie sytuacje, że jestem zmierzony w ten sposób, ale tutaj ewidentnie przeciwnik bardzo mocno ukarał mnie za moją beznadziejną grę.
Chyba, że nagle zacznie robić głupie ruchy. No i co ja teraz mam w tej pozycji zrobić? No dobra, dał mi szansę znowu. No ja tutaj nie mam wyjścia, tylko ja może nie dam mu tempa, więc jak zbiję pionkiem, to ja tutaj wezmę królem. I spróbuję jeszcze jakoś uciec. No muszę wziąć. Co, nie mogę wziąć tej lancy? Co ją chroni? Aha, czyli muszę się wrócić. Czyli w sumie zamieciony jestem pod dywan. Dziękuję za grę. O, jeszcze chce mi dać szansę. Jeszcze chce mi dać pograć chwilkę. Dobra, to i tak była masakra. W ogóle, co tu się wydziało? To, co tu się zadziało? To była miazga, miazga, miazga. Ojejku. No dobra. W ogóle powinienem zignorować tego pionka, zagrać na muka i bisie i się w ogóle nie przejmować, a tutaj na jakieś triki poszedłem. Co to w ogóle jest? Co to przeciwnik w ogóle zagrał? Oczarował mnie na maksymalnie. Tutaj zamiast pionka otworzyć, jakoś ochronić tego gońca, no nie, nie. Nawet nie wiem. Pierwszy błąd, znaczy niby ten ruch był na czekanie i odpowiedź nie była zła. Z drugiej strony po tym gońcu po prostu chyba złotego trzeba było zagrać. Się absolutnie nie przejmować. A jakby zagrał wieżą tutaj, no to wtedy pionek i złoty idzie i broni i wszystko jest w porządku. A ja tutaj zacząłem cudować, no i cudowania wyszło jak wyszło. Tutaj to naprawdę wstyd mi na tą grę i nawet nie wiem, co tu jest do analizowania. Każdy mój ruch to jest jedna wielka słabość. Wybór na gumę może nie był najgorszy, bo jakoś ustabilizowałem pozycję, ale no teraz ten srem. Tutaj to naprawdę powinienem pomyśleć, co zrobić w tej pozycji. Raczej nie przyjąłby zaproponowania wymiany wieży. Tutaj są pionki, które jeden pionek niechroniony, drugi pionek niechroniony, jakoś te generały wyprowadzić. Albo pozwolić mu na wymianę tych gońców, nie w ogóle się nie przejmować. To jeszcze dałem mu wejść tą wieżą. I tak ganialiśmy się w kółko, on sobie pozdobywał figurki, a potem już po ustabilizowaniu pozycji, wybudowaniu zamku, to naprawdę już przeszedł do miażdżenia mnie. Ja jeszcze, co prawda, jeszcze tutaj próbowałem troszkę na triki pograć. Szukałem jeszcze. No i jak widzicie, oddałem gońca na skoczka. Jakąś figurkę zdobyłem, więc troszkę tak przyblokowałem. Oczywiście nie wiem, czemu przeciwnik tak naprawdę mógł spokojnie. Tutaj. No może, tutaj to może jeszcze odejść. I tutaj tak naprawdę spokojnie mógł zagrać pioneczka. Byłoby koniec. Lance byłoby koniec. Ale przeciwnik tak nie chciał. Chciał mnie zmiażdżyć doszczętnie, chyba żebym miał się poddać. A tutaj to jeszcze jakieś tam minimalne działania były, z którymi coś mogłem zrobić. No, w tej pozycji mogłem jeszcze chyba. Ani nie mogę dać szacha, bo zablokowało mi ruchu. No i już było wszystko z tempem. Długie sumy odnalezione. Mat, dziękuję, nie było gadania. Ale słuchajcie, tak to też bywa. Czasem dziwne debiuty, dziwne zachowania przeciwnika czasem powodują u nas taki dyskomfort, takie zmieszanie, że wykonujemy sami głupie ruchy, więc na to też trzeba być mentalnie przygotowanym. A ja mimo wszystko uważam, że odcinek był fajny, ponieważ było coś, czego jeszcze nie widzieliście. Przeciwnik tutaj się popisał czymś dziwnym. I myślę, że ostatecznie wyszło to nam na dobre. Także dzięki serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się. Widzimy, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia.